teraz Serafin Starza, poszłam o marketingu troszeczkę inaczej, czyli blogy, produkt i marka, niekoniecznie na sprzedaż. Zapraszam. Cześć wszystkim. Ja chciałam powiedzieć tak coś mniej technicznego, bardziej o marketingu. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy blogerami, bo publikujemy jakieś konkretne treści w internecie, więc pomyślałem, że warto powiedzieć właśnie coś o takim promowaniu siebie, budowaniu marki, wizerunku, bo jest to coś, czym się też na co dzień zajmuję zawodowo. Na początek takie króciutkie, kim jest bloger? Temat był już poruszany na poprzednim etapie. Wysnuliśmy taką teorię, że to w zasadzie każdy, kto publikuje jakiekolwiek treści w internecie, nieważne czy to jest Facebook, Twitter czy inny portal społecznościowy, właśnie także też na różnych platformach blogowych, w szczególności dziś bierzemy WordPressa na tapetę. Idąc dalej tym tropem, warto by było się też zastanowić jeszcze w tym tytule, czym jest produkt. Produkt, czyli wyrób powstający w procesie produkcji, rezultat określonej działalności ludzkiej. No, w naszym wypadku produktem będzie przede wszystkim treść, którą publikujemy, słowa, które piszemy, jakiś temat, który opracowujemy, więc ta cała nasza wykonana praca kończąca się opublikowaniem wpisu tej strony będzie takim konkretnym produktem. Dalej jest marka, czyli znak rozpoznawczy firmy, znak firmowy, znak fabryczny lub książkowo dobra opinia i uznanie. Myślę, że to, zwłaszcza to drugie, jest bardzo fajne i motywujące, bo taką marką jesteśmy my wszyscy jako autorzy wpisów. I tu warto właśnie się zastanowić nie tylko nad treścią, którą piszemy, ale tym, co samym sobą reprezentujemy, gdy piszemy na konkretne tematy. Myślę, że wielu z nas po prostu często na zlecenie pisze czy tworzy strony i tak średnio się zastanawia nad tym, co tak naprawdę mi to daje. No i na koniec sama sprzedaż tego tytułu, czyli zbycie towaru lub usługi w zamian za pieniądze lub inny towar. W przypadku blogerów często słyszymy o tak zwanych darach losu. Jakieś prezenty, upominki, które firmy prezentują różnym osobom w zamian za napisanie właśnie jakiegoś konkretnego wpisu, najczęściej bardzo, bardzo pochlebnego i niekoniecznie zgodnego z prawdą. Tu właśnie warto na to zwrócić uwagę w kontekście tego wizerunku konkretnej osoby. Jeżeli ja bym dostał cokolwiek, nie wiem, mam na sobie koszulkę od Allegro, którą dostałem kiedyś i ona wyniknęła z bardzo ciekawej sprawy. Ja tam na Twitterze jestem dość aktywnym uczestnikiem życia i marudziłem, że coś Allegro padło. To był taki okres, gdy Allegro padało w ciągu 3 dni kilkanaście razy. Nie wiem do końca, o co chodziło, ale no cóż, pomarudziłem sobie na Twitterze, czyżby Allegro znów nie działało i Allegro bardzo sprawnie wykorzystało to, żeby zbudować swój fajny wizerunek. Napisało, zaczepiło, że już wiedzą, że coś się w tej materii dzieje. No i w odpowiedzi na to pochwaliłem coś tam Allegro, dostałem fajową koszulkę. I myślę, że pochwalić się taką koszulką to naprawdę nie wstyd i to jest i dla mnie jakiś tam plus i największy plus właśnie dla marki, z którą w sumie nie jestem jakoś szczególnie związany, bo nic tam za bardzo nie sprzedaję ani nie jestem jej pracownikiem, ale no zrobili coś bardzo prostego, bardzo miłego, dali mi super koszulkę, której właśnie się pokazuje na tych ich bardziej branżowych imprezach. No i teraz to podstawowe pytanie, czy wszystko jest na sprzedaż? Myślę, że tutaj powiemy wprost, że wszystko w dzisiejszym świecie jest na sprzedaż. No, fakt faktem jest, my jako ludzie, jako osoby prywatne sprzedajemy się różnym markom, mamy jakieś upodobania, gusta, jesteśmy oddani konkretnym markom, powiedzmy, nie wiem, wielu z nas jest fanem jakiegoś konkretnego napoju czy jakiegoś konkretnego posiłku. My jako osoby prywatne sprzedajemy się tak naprawdę marką. Marki same sobie też się muszą sprzedawać, muszą się promować i robić mnóstwo coraz bardziej ekwilibrystycznych działań, żeby się sprzedać.
kiedyś wystarczyło po prostu opublikować ogłoszenie w gazecie i wszystko szło jak ciepłe buleczki. Dziś wiemy, że te działania marketingowe przeróżnych marek są jeszcze bardziej skomplikowane i już właśnie wychodzą czy na rozdawnictwo koszulek bardzo takich spersonalizowanych, wychodzenie do klientów i taki konkretny marketing właśnie firmy względem konkretnego klienta, w czym bardzo media społecznościowe pomagają. I teraz tutaj proponuję taką zabawę, odwrócenie roli. My jako blogerzy, jako w ogóle ludzie, którzy publikują jakiekolwiek treści w internecie, powinniśmy się sprzedawać właśnie tak jak konkretne marki. A najlepszym sposobem na sprzedawanie się i przy okazji budowanie dobrego wizerunku jest oferowanie produktu najwyższej jakości. W naszym wypadku tekstu, czyli treści. I tu jest taki punkt wyjścia do tego właśnie, czy wszystko jest na sprzedaż. Myślę, że my, gdy będziemy prezentować sobą najwyższy poziom treści, będziemy owszem się sprzedawać, ale będzie to taka sprzedaż siebie właśnie z takim dobrym wydźwiękiem. Będziemy budowali siebie jako kogoś, kto jest solidny, rzetelny i dobrze przygotowany. Tu taka sugestia też właśnie, podejrzewam, że na widok tej pomarańczy wielu z nas uruchomi się taki mechanizm, wydziela się ślina, ślinka cieknie, bo pomarańcz jest kwaśnawa. I tu chodzi o to, żeby wzbudzać coś takiego, właśnie taką relację, taką chemię względem odbiorcy. My powinniśmy być soczyści, powinniśmy być właśnie jak taka pomarańcza. Gdy ktoś widzi już nasze nazwisko, ono powinno wzbudzać konkretne emocje. Gdy ja na przykład czytam Paweł Tkaczyk, to już wiem, że to jest świetny mówca, który żyje, zarabia tym, że opowiada różne fajne historie i zajmuje się budowaniem marek. I dla mnie to jest właśnie taki wzór do naśladowania. On nie jest totalnie obojętny, on jest kimś, kto właśnie już wzbudza jakieś emocje. I tu my też, pisząc treści, czy budując różne strony internetowe na WordPressie, powinniśmy być kimś takim, kto nie jest obojętny, kto wzbudza jakieś konkretne emocje. Najlepiej pozytywne oczywiście. Kolejna sprawa to bycie profesjonalistą w tym, co się robi. Tutaj myślę, że w kwestii WordPressa, gdy sami się przegryziemy i postawimy kilka stron na WordPressie, nie jest to trudne być takim profesjonalistą. Właśnie WordPress jest bardzo fajną platformą, którą można szybko, łatwo poznać i stać się takim profesjonalistą, no ale tu właśnie jest ten warunek, że trzeba się przez to wszystko przegryźć. I żeby być takim profesjonalistą, jest oczywiście potrzebna ciężka praca. W przypadku WordPressa to też nie tylko przegryzienie się przez różne treści, przez wszystkie zakładki i milion dodatków, które mamy do WordPressa. Trzeba pracować nad swoim warsztatem jako osoba pisząca. Ja sam przyznam, że prowadzę kilka blogów, które raz żyją, raz umierają i są w ogóle na różnych etapach rozwoju. Myślę nad otwarciem kolejnych trzech. I wszystko to się wiąże z taką pracą, że nim zacznę pisać, czy gdy już zacznę coś pisać, to powinno być właśnie bardzo rzetelne, bardzo dobrze przygotowane, przemyślane. Tak naprawdę można mówić o naprawdę wszystkim. Moglibyśmy to zacząć mówić, nie wiem, na temat herbaty, jak tam wygląda ceremonia w Chinach i tak dalej, a podejrzewam, że większość z nas właśnie by skończyła swoją wiedzę na tym, że herbata kojarzy się z Chinami i tak naprawdę nic więcej. Tu chodzi o to, by być takim profesjonalistą, który wypracował sobie coś ciężką pracą, czyli wcześniej zasiadł do kilku książek na konkretne tematy, posiedział nad słownikiem, sprawdził, czy nie robi jakichś czasami pozornych i bardzo powszechnie używanych błędów ortograficznych, czy składniowych, czy interpunkcyjnych, bo jest tego bardzo duża masa nawet na wielu popularnych portalach. No i właśnie tutaj ta myśl na koniec, żeby zamiast zastanawiać się, czy wszystko jest na sprzedaż, powinno się zostać takim sprzedawcą, sprzedawać siebie, ale w takim jak najbardziej pozytywnym wydźwięku, czyli być solidną marką, być kimś, kto chce być czytany, kto chce być słuchany, kto chce być rozchwytywany na rynku pracy. Po prostu takim kimś, kto jest konkretny, ma wzbudzać konkretne emocje i no cóż, chcą go kupować. Myślę, że to na dziś tyle. Starałem się króciutko, szybko, sprawnie, żeby nie zanudzać. Za chwileczkę znowu będzie coś o bardziej technicznych aspektach WordPressu.
Dzięki.